Wiesz co, chyba słyszałam po raz pierwszy o ochronie środowiska jeszcze w podstawówce, tylko świadomość wtedy była trochę inna. Wiesz, nie mieliśmy takiego przekonania, nie mieliśmy takiej świadomości, że woda w kranie może się skończyć, że powietrze, którym oddychamy, może być zanieczyszczone. Dlatego chyba to nie był ten czas, który gdzieś zapoczątkował budzenie świadomości u mnie i podejmowanie jakichś takich trafnych, dobrych wyborów. Częściej to były błędy, na których się uczyłam. Powszechne chyba było oszczędzanie energii, gaszenie światła wszędzie, we wszystkich domach. Pamiętam to z dzieciństwa. Widzę powszechny brak świadomości. Trochę zapominamy, że z naszą planetą jest tak jak ze zdrowiem. Lepiej zapobiegać niż leczyć, wybiegać trochę do przodu. Trochę jesteśmy egoistami i wydaje nam się, że jesteśmy tu i teraz. To, co jest na chwilę obecną dostępne, wystarczy nam do końca naszego życia, natomiast nie myślimy o kolejnych pokoleniach. Myślę, że tutaj spokojnie mogłabym postawić między nami znak równości. Może dlatego, że jestem zwolennikiem małych kroków i świadomości swojej siły sprawczości. My naprawdę możemy wiele. Najczęściej słyszę argumenty, co ja jedna mogę zrobić. Możemy zrobić wszystko tą metodą właśnie drobnych kroków. Na co dzień z ekologią za pan brat. Tak jak w moim domu, tak i w firmach, które prowadzę. Przy marce Mission Swim cały proces tworzenia kostiumów kąpielowych jest absolutnie eko. Wszystkie materiały są z recyklingu. Woda, w której farbujemy nasze stroje, nasze materiały, każdy jeden koralik jest później filtrowana i wraca do obiegu czyściutka. Robią to tylko 3 firmy w Europie. Także eko, wiesz, eko to nie jest na chwilę obecną wybór, to jest nasz święty obowiązek, powinniśmy o tym pamiętać. Bo to, co przytrafia się Ziemi, przytrafia się nam samym.